A my, proszę Państwa, o polityce cały czas na naszej antenie, bo jest to, o czym rozmawiać. Minęła 14.10 z lekkim opóźnieniem przez konferencję Prawa i Sprawiedliwości, ale zaczynamy naszą bitwę polityczną. Monika Borkowska, witam Państwa raz jeszcze i witam moich dzisiejszych gości, którzy odważyli się wyjść na ten polityczny ring, a są to Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. I Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. To znaczy, proszę Państwa, że zapowiada nam się ciekawy pojedynek pis kontra. Koalicja obywatelska. To się rzadko zdarza w tym studiu, bo przypomnę, że posłowie koalicji obywatelskiej platformy wciąż niechętnie przyjmują nasze zaproszenie, boją się trudnych pytań. No więc dziękuję mojemu gościowi radnemu złodzi, że zgodził się przyjąć zaproszenie. Przed nami cztery rundy. W pierwszych trzech to ja zadaję pytanie. W czwartej moi goście pytać siebie będą nawzajem. Dyscyplina czasowa jest kluczowa w tym programie. Jeżeli usłyszycie Państwo taki. Dźwięk? Udało się. To znaczy, że czas, za, że zegar zaczął odliczać czas. Goście się śmieją, wyprowadzają mnie z równowagi. I ten czas leci szybko. Jeżeli usłyszymy taki dźwięk? Dziękuję bardzo. To znaczy, że zegar kończy odliczać czas i przechodzimy dalej. Jeżeli wszystko jest jasne, myślę, że zasady są przejrzyste i klarowne, to nie ma na co czekać. Przechodzimy do rundy pierwszej. I zacznę może mocno, ale trudno nie zacząć mocno, jeżeli słyszymy, że być może większość z nas będzie musiała, proszę Państwa, już niedługo znów ponownie pracować w niedzielę. I o program, który umownie tak sobie nazwałam Niewolnik Plus, będę pytać moich dzisiejszych gości. I zaczynam od przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, Marcin Gołaszewski. I chcę pana zapytać wprost, bo my wiemy, że w innych krajach europejskich te przepisy, które obecnie są w Polsce, funkcjonują i funkcjonują dobrze. Na przykład w Niemczech ludzie mają wolne niedzielę. W związku z tym pytam, dlaczego chcecie zmusić Polaków do niedzielnej pracy? Czas start. Szanowni Państwo, sam fakt, że pani redaktor nazywa ten swój program, ten, ten nagłówek Niewolnik Plus, no jest, no, pani redaktor przyzna, pani obrzydliwe. Bo sugeruje no nie przyznam, Pani bo coś, tak na te wasze propozycje pan coś Polacy, ludzie, którzy pracują na Kasach i w różnych innych powiem, miejscach. Powiem tak, to jest propozycja, która została złożona przez oczywiście Klub Trzeciej Drogi. My tutaj jako koalicja obywatelska patrzymy na to na tyle pozytywnie, że uważam, że powinna odbyć się publiczna debata. Taka debata nie odbyła się w momencie, kiedy taki zakaz handlu w niedzielę był wprowadzony zarządów w Pisu i on odbył się po prostu z buta. Wtedy duża część społeczeństwa była oburzona, jednak mimo wszystko duża część Polaków. Nie ma czasu, żeby zrobić zakupy. Po pierwsze, ta dyskusja musi się odbyć. Jaki będzie jej efekt? Właśnie na tym polega dyskusja w Sejmie, że wypracowuje się jakieś rozwiązania. PiS w czasie całych ośmiu lat swoich rządów nie, 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 nie dyskutował. On po prostu wprowadzał przymusem, narzucając pewne rozwiązania, nie biorąc pod uwagę tego, że na przykład niedziele handlowe umożliwiały pracę studentom. No dobrze, sam ale będąc, wy jako Klub Koalicji Obywatelskiej sam będąc, jesteście będąc, za tymi zmianami? Ja, będąc profesorem na uniwersytecie, wiem, jak bardzo studenci byli zdani na tę pracę. Oczywiście oni pracują także w tygodniu, no ale mając dzień wolny, weekend, sobota, niedziela, mogli oczywiście dorobić sobie do tego, żeby móc samemu utrzymać się w mieście. No ale studenci to jest nisza e, i do Co, brzemu, co do nowoczesnej, jeżeli jak, jako elementu składowego koalicji obywatelskiej, my od samego początku mówiliśmy, że tak byliśmy za tym, aby była to debata po pierwsze na temat wolności, bo to dotyczy znaczy wolności gospodarczej, która jest e, bardzo mocno... Dobrze, ale nie naokoło. Jeżeli mógłby jest, pan, gdyby był pan posłem i miałby pan podnieść rękę za tymi przepisami, to głosowałby pan za wolnością Realizacją, a więc byłbym za tym, żeby były dwie niedziele wolne w tym miesiącu i dwie, że będzie możliwość, ale na przykład dwustoprocentowego wynagrodzenia. Poparłby tego dnia pan projekt i odebrania tego dnia jako dnia wolnego w ciągu 6 czy 8 okay, dni czyli Mamy jasność. Dziękuję Panu bardzo i w takim razie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości chcę Pana tutaj dopytać o dwie rzeczy w zasadzie, bo wiemy, że za ten projekt odpowiada właśnie Ryszard Petru. Wczoraj po tej dyskusji sejmowej rozgorzały też takie głosy, że to jest jakieś takie lobbystyczne. Zagranie z jego strony, że to jest projekt, który nie zakłada no, integracji polskich rodzin, bo to przecież było główne założenie tego, by niedziele były wolne. Pan się podpisze pod taką tezą, że no, może to mocne, ale takie też głosy wczoraj wybrzmiewały, że Ryszard Petru lobuje na czyjąś korzyść. Pani redaktor, proszę mnie nie pytać o to, co siedzi w głowie Ryszarda Petru, bo to nawet sześciu Króli pewnie tego nie wie. Niemniej jednak zwróćmy uwagę na to, no, co tutaj mój konkurent polityczny powiedział, że to jest obrzydliwe w ogóle zadawanie tego typu pytań. Obrzydliwe to jest przymuszanie kobiet, które chcą spędzić swój czas, czas wolny w niedzielę ze swoją rodziną, do tego, żeby koniecznie szły do pracy. Ja pragnę zwrócić uwagę na to, że w sklepach pracują przede wszystkim kobiety. Jeśli pan tutaj mówi o tym, że studenci nie będą mogli dorabiać ze względu na to, że są sklepy, Zamknięte, to ja po pierwsze pragnę zwrócić uwagę na to, że dzięki rządom prawa i sprawiedliwości bezrobocie wśród osób młodych jest najniższe w historii. Za waszych rządów to bezrobocie było zdecydowanie wyższe, więc jeśli studenci będą chcieli znaleźć pracę dorywczą, to tę pracę znajdą, choć mają trochę mniej powodów do szukania pracy dorywczej, bo pan, jak nie, nie wiedziałem, że pan jest profesorem i wykłada na uniwersytecie, ale to proszę zwrócić uwagę na to, że to Platforma Obywatelska przyjęła rozwiązanie, które godziło w studentów, które kazało za drugi kierunek studiów płacić, więc, więc ci studenci być może nie będą musieli iść w niedzielę, w sobotę, w niedzielę do pracy i nie będą musieli płacić za drugi kierunek studiów. No tak właśnie wydbaliście o młode osoby. 30 tutaj pan, sekund dla Pana tutaj pan, tutaj, tutaj pan powiedział też o tym, że klub trzeciej, że to jest projekt klubu trzeciej. Drogi, ja pragnę przypomnieć, że ten pomysł znajdował się w stu konkretach Platformy Obywatelskiej. Dziś mija pół roku. Oczywiście nikt się nie spodziewał, że Wam 100 dni wystarczy na realizację stu obietnic. Nie wystarczyło Wam pół, pół roku. Pan mówi o tym, że PiS nie dyskutuje z ludźmi, tylko wymusza. No to ja pragnę zwrócić uwagę na to, że to akurat wy z tego, że wymuszacie. My pytaliśmy Polaków w referendum o wiele ważnych kwestii. Wy mówiliście, żeby nie głosować. Wy podnosiliście. Wiek emerytalny, bez pytania Słyszymy kazaliście zegar, dziecię, Ale czas minął. Dom, czas wieku, minął, proszę państwa. I teraz zanim oddam głos na tak zwaną formułę adwocem dla obu panów, to tylko dodam to też, gdybyście panowie mogli się odnieść do tego, to byłabym wdzięczna, bo uzasadnienie tego projektu jest niezwykle ciekawe. Mianowicie tak, po pierwsze w tym uzasadnieniu przedstawiony został jeden sondaż, który jest oczywiście optymistyczny dla tych, którzy zakładają zmianę tych przepisów, a po drugie czytamy w tym uzasadnieniu, że obecne przepisy nie spełniły swoich fundamentalnych założeń, czyli nie podniosły no, poziomu funkcjonowania małych sklepików, tutaj tak gospodarczo do tego osoby uzasadniające podeszły, ale przecież fundament te, tych przepisów, które teraz fun, funkcjonują był zupełnie inny, tutaj chodziło o rodziny, Chodziło, chodziło o to, żeby i kobiety, i mężczyzn odciążyć, by kobiety mogły spędzić trochę czasu w niedzielę ze swoimi dziećmi, bo często no wiemy, jak to wygląda. Ta proza życia jest niestety taka, a nie inna. Więc pytam też o takie manipulowanie w tym uzasadnieniu faktami i sondażami. 40 sekund. A fakty są następujące, szanowni państwo: że zakaz handlu w niedzielę doprowadził do upadku 30 tysięcy sklepów na przestrzeni ostatnich lat. W 2023 roku zostało zamkniętych 3 tysiące małych sklepików, głównie oczywiście z kapitałem polskim, bo są rodzinne sklepy. W 2015 roku było 3600 dyskontów, a wie pani rektor ile było w 2023? Już 5400. A więc jeżeli mówimy tutaj o lobowaniu, którym tutaj pani wymieniła i pan poseł o tym mówił, to raczej ustawa, która została wprowadzona przez PiS, a więc deregulująca, centralizująca decyzję o handlu, ona spowodowała lobowanie konkretnych dyskontów i konkretnych sklepów, które mogą być otwarte w niedzielę. I to spowodowało wręcz diametralną zmianę na scenie handlu w Polsce. Y, oczywiście, że my jesteśmy za wolnościowymi związaniami. Pilnował pan swojego interlokutora, więc ja pilnuję. Proszę jeszcze, żeby powtórzył pan tą pierwszą danę, danę Pierwszą daną to jest upadło 30 tysięcy polskich sklepów na przestrzeni 2015-2023, a w samym 2023 upadło. Małych sklepów, tak, małych sklepów. sklepów. No to widzi pani ja pytam, tak, rodzinnym. tak, tak. No i dobrze, i dlatego ja pytam o to, o tą dan, o te dane, dlatego, że to jest chyba trochę nielogiczne, dlatego, że w założeniu, to właśnie małe sklepy w niedzielę są otwarte i to jest właśnie szansa dla małych sklepikarzy, by rozwijać się gospodarczo, więc do no pytanie, czy te dane faktycznie działają na niekorzyść tych przepisów prowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, czy jest to też manipulacja. No, pani redaktor Mark Twain powiedział swego czasu, że są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwo, bezczelne kłamstwo i statystyka. I tu wykorzystywanie statystyki właśnie w ten sposób jest po prostu skrajną manipulacją, bo te sklepy zostały zamknięte nie ze względu na to, że właściciele tych sklepów mogli je mieć otwarte w niedzielę, bo jeśli właściciel pracował w tym sklepie, to mógł je mieć otwarte w niedzielę, tylko ze względu na konkurencję. No ze względu na to, że duże dyskonty mają dużo niższe ceny i czy Dokładnie. te sklepy są otwarte, czy są zamknięte w niedzielę, no to te ceny i tak w tych dyskontach będą niższe, więc to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym zagadnieniem. Niemniej jednak no, zwróćmy uwagę na rzecz podstawową. My od samego początku mówiliśmy, że jesteśmy za polskimi rodzinami. To Solidarność bardzo mocno walczyła o to, aby bardzo często te kobiety, które pracują w tych sklepach, mogły mieć niedzielę wolną i my słuchamy społeczeństwa kropka. W, Mam wrażenie, że nie Ale do końca. Są... I kropka wrócimy, Zawody, panowie. Jeżeli chcę, będziecie chcieli, to wrócimy oczywiście do tego tematu w rundzie czwartej. Ja natomiast mam pewne wątpliwości, czy tymi danymi można szafować przy okazji tego projektu, bo też przypomnieć trzeba, że w międzyczasie w, na przestrzeni tych lat, które tutaj pan radny z koalicji obywatelskiej wymienił, mieliśmy szereg różnych innych zdarzeń. Mieliśmy pandemię COVID-19, mieliśmy no, to wszystko, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, to też na pewno miało gospodarczo wpływ na to, że niektóre sklepy się. Zamykały, i mam nadzieję, proszę Państwa, że Panowie zechcą i wrócimy do tego tematu w rundzie czwartej. Póki co przechodzimy do rundy drugiej. O potajemnej migracji nielegalnych migrantów będziemy rozmawiać, bo to temat palący i cały czas dowiadujemy się nowych rzeczy, nowe newsy do nas napływają. Dzisiaj, proszę Państwa, konferencję prasową zrobił wojewoda Lubuski, Marek Cebula i to były bardzo interesujące wypowiedzi. Posłuchajmy ich na początek. Jeśli chodzi o informacje z naszej strony, to oczywiście strona niemiecka jest poinformowana o tym, że są utrudnienia w ruchu. Natomiast strona niemiecka informuje nas również, że w okresie, kiedy wprowadziła wzmożone kontrole, zatrzymała około 7,5 tysiąca osób podczas tych kontroli, co oznacza, że odbywa się nielegalne przemieszczanie. 7,5 tysiąca osób to są nowe dane, które padły na tej konferencji prasowej pana Wojewody. Te osoby zatrzymane zostały przez e, służby niemieckie na granicy. Wiemy nie od dziś, że te osoby przerzucane są na polską stronę. Ostatnie informacje, o które pytaliśmy, to te ustalone przez panią redaktor Fedorską. Z nich wynikało, że prawie 6 tysięcy osób zostało zatrzymanych, i dokładnie mam te statystyki przed sobą, proszę państwa, 3578 osób przetransportowano na polską stronę. Stronę. Jeżeli widać na podstawie tych danych prezentowanych dzisiaj, że liczba osób zatrzymywanych rośnie gwałtownie lawinowo można rzec, bo tu jest mowa już o, o 7,5 tysiącach osób, to znaczy, że analogicznie na to patrząc i logicznie również, że tych osób jest także więcej przerzuconych i wciąż nie mamy oficjalnych informacji ze strony rządowej. Strona rządowa, pan minister, pan premier milczą. My nie wiemy, proszę Państwa, gdzie te osoby są, jaka jest skala, co dalej z nimi? czy to jest normalne, Panie Pośle. Panie redaktor, zdecydowanie to nie jest normalne. Zwróćmy uwagę na jedną podstawową rzecz, jeśli mówimy o nielegalnej imigracji, z którą mamy tutaj do czynienia. No, wróciły rządy Platformy Obywatelskiej wraca ten temat. Wiemy, że Donald Tusk w Parlamencie Europejskim pozwolił na klepnięcie tego tematu. Mówił, że tam go nikt nie ogra, że na pewno nie pozwoli na to. Ostatecznie doszło do sytuacji, w której 1 lipca będziemy musieli powołać pełnomocnika do spraw relokacji tych nielegalnych imigrantów. Więc teza jest bardzo prosta. Można postawić. Rządzi prawo i sprawiedliwość. Nie ma nielegalnych imigrantów. Nie ma przyjętego paktu migracyjnego. Rządzi platforma obywatelska wraz ze swoimi przystawkami. Nielegalni imigranci są. Pakt migracyjny został przyjęty i mówienie o tym, tak jak mówiła o tym koalicja obywatelska podczas kampanii wyborczej, broń boże, nie głosujcie w referendum. Nie głosujcie. My wam to gwarantujemy." Ale tylko nie to referendum oficjalnie. No dokładnie. No, było, no prawda? Pani, pani redaktor zaraz się okaże, że Donald Trump jeszcze wiosna. nam, że jeszcze unieważni niższy wiek emerytalny bo już wyższą 14 emeryturę, przecież unieważnił, ta 14 emerytura będzie zdecydowanie niższa. To jest bardzo duży problem, z którym zmagają się kraje Europy Zachodniej, gdzie liczba gwałtów jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce, kilkudziesięciokrotnie nawet większa niż w Polsce. I to jest prawdziwe piekło kobiet, kiedy kobiety nie mogą bezpiecznie wyjść sobie na ulicę. My jako Prawo i Sprawiedliwość zapobiegliśmy tego. Polska jest bezpiecznym krajem. 98% Polaków jeszcze niedawno, zgodnie z badaniami, czuło się bezpiecznie w swojej okolicy, w swojej lokalnej, małej, nie bało się wychodzić wieczorem na ulicę, nie bało wieczorem się wychodzić na spacer. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się nie zmieni, choć wiele wskazuje na to. To nawiązując że do tego, co mówi pan poseł, za chwilę oddam głos przedstawicielowi koalicji obywatelskiej, ale to tylko dodam, że kolejne filmy także są publikowane. Myśmy ostatnio pokazywali migranta, który skacze po samochodzie, a dziś nowy film z Poznania, proszę Państwa, tam też jak wiele wskazuje na to migrant z maczetą, wymachujący maczetą. Taki filmik też bardzo. Obrazowy, to pokażmy go może Państwu w międzyczasie i oddaję głos Marcinowi Gołaszewskiemu, przedstawiciel koalicji obywatelskiej. Przypominam, z nami w studiu i chcę Pana zapytać, bo przecież oglądają nas, proszę Pana, także Pana wyborcy na pewno. Jestem o tym przekonana. Czy my Polacy, czy Pana wyborcy nie zasługujemy po prostu na rzetelne, klarowne informacje, na to, żeby poznać, jaka jest statystyka i jaki jest plan tego rządu? Pan się uśmiecha. Ja nie Uśmiecham rozumiem, dlatego, dlaczego Pan państwo się uśmiecha, bo chodzi o bezpieczeństwo. Państwo manipulują terminologią. Po pierwsze, nie można mówić tutaj o żadnej relokacji, a więc to nie jest relokacja, tylko to jest mechanizm, który funkcjonował już wcześniej. A co to a jest? Więc pakt migracyjny nie obowiązuje, pan poseł i pani, jak to dokładnie o tym wiecie. Za dwa lata ma 2026 rok nie ma tam żadnego przymusu relokacji uchodźców. Tam jest wyłącznie mechanizm solidarnościowy, który polega na tym, że oczywiście, jeżeli ktoś. Ja, ale nie pytam teraz pana o pakt prosić, migracyjny. Nie, nie bo ja nie pytam pana o pakt migracyjny. Mi pytam o to, dlaczego po Policja Federalna dotyczy. Niemiecka przywozi nam tu migrantów. Szanowni Państwo, Pani redaktor tutaj zawsze odgrywa rolę adwokata drugiej strony. Oczywiście jest trudno grać z dwoma przeciwnikami, bo jeden znajduje się w postaci pana posła, a drugą jest pani redaktor. Dobrze, ja poczekam Bardzo aż pan Proszę, wyraźnie, proszę że sobie tutaj. Nie mamy do czynienia z relokacją. Mamy do czynienia z mechanizmem przekazywania osób, które nielegalnie przekraczają granicę polsko-niemiecką. Zgodnie z prawem unijnym i zgodnie z prawem międzynarodowym, państwo, do którego udaje się pierwsza osoba, jest zobowiązane do rozpatrzenia wniosku wizowego. Tutaj e, e, takiego, Takie taki mechanizmy. Skończył pan swoje nie, nie orędzie, już zdążył mnie pan obrazić. To ja tylko powiem, bardzo proszę mnie nie przerywać. Nie, ale ja bo ten dopytuję mam w Nie, ten program polega na tym, ja mam że, na to, że, się dopy, że ja dopytuję również moich gości. Bo pan proszę, doskonale pan wie, panie profesorze, przerywała. nie przystoi naprawdę. Redaktor, nie przystoi proszę, na profesora, bo marnuje pan swój coś, czas. Bo, bo pan mówi, że to są osoby wyłapywane w Polsce i przewożone na stronę polską. Wiemy, że to są osoby wyłapywane także ze szlaku bałkańskiego. I w tym momencie wprowadza pan wyborców swoich i naszych widzów w błąd, manipulując. Dlaczego ci Szanowni ludzie Państwo, wyłapywani w Niemczech przełożeni teraz Polski. redaktor Polski? Przedłu przedłużam mi... panu czas, ale nie, żeby nie ja było, zacytuję. że naprawdę podła Borkowska po prostu zagadała, to o. ja naprawdę daję panu dodatkowych 20 sekund, ale bardzo proszę, żeby nie uciekał pan sprytnie od pytania, bo ten program, proszę państwa, właśnie na tym polega. To nie jest półtorej minuty na to, żeby moi goście wygłaszali tutaj swoje orędzia, tylko to jest czas na konkretne Szanowni odpowiadanie Państwo, na pytania. Sam bardzo fakt, proszę. Sam fakt, że moja wypowiedź jest konfrontowana z tym obrazem, który jest puszczany równolegle, jest już manipulacją. A ja Państwu zacytuję wypowiedź profesora Roberta Grzeszczaka, szefa Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który tłumaczył, że takie zawracanie to normalna praktyka stosowana od lat przez różne państwa w oparciu o prawo międzynarodowe i unijne. Niemiecka policja wybawuje uchodźców, do danego kraju przedostają się nielegalnie, a następnie są zawracani do kraju, z którego przybyli. To smutne, że właśnie politycy zjednoczonej prawicy, z panią redaktor tutaj, wykorzystujecie instrumentalnie y, ludzi po prostu ludzi i temat tutaj migracji to jest niegodny, dlatego bo komisarz Unii Europejskiej podkreślała wielokrotnie, że nie będzie Polska musiała przyjmować uchodźców, ponieważ będzie brane pod uwagę kropkę, fakt, że Polska przyjęła Ukraińców w momencie wybuchu agresji rosyjskiej na Ukrainę. I to było powiedziane jasno i wyraźnie. Oczywiście, że jest Tak, to zostało powiedziane. Nie, 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 nie to po nie chwilę. jest odwrotnie. Pan, Pan, Pan profesor zgodnie. stawia kropkę. A pani redaktor rozumiem, prosił, że żebym nie przerywała, jak ja się wypowiedziałam. Ja bym prosiła tylko Bardzo naprawdę, dziękuję. proszę państwa, bo to jest apel i do moich dzisiejszych gości, i do tych, którzy przyjdą w przyszłości do tego programu. Ten program polega na tym, że trzeba konkretnie, dlatego jest dyscyplina czasowa, żeby państwo konkretnie odpowiadali na pytania. Nie, Inne programy redaktor. publicystyczne służą do tego, żeby właśnie tego typu tutaj interakcje wchodzić. My mamy do tego czwartą rundę, poczekajcie panowie, za chwilę do niej dobrniemy. I za chwilkę e, formuła ad vocem, ale zanim do niej przejdziemy, to jest też czas na złapanie oddechu, bo gorąco dzisiaj u nas w bitwie Politycznej. Chciałabym Państwu pokazać taki filmik, który też dzisiaj wyszedł na światło dzienne film taki instruktażowy. Za chwilę będę tłumaczyła, o co chodzi. Posłuchajmy. Jest to wszystko, co

Ваша задача бить по незащищенным местам. Шея, подмышки, ноги, руки. Главное, не бойтесь. По вам стрелять они не будут, а если и будут, то будут стрелять в воздух. Ten filmik, proszę Państwa, pochodzi z listopada 2021 roku. My publikujemy go teraz, teraz do niego dotarliśmy i jak Państwo widzieliście przed chwilką, wynika z niego, że strona białoruska albo rosyjska, no tego dokładnie nie wiemy, właśnie w ten sposób instruuje nielegalnych migrantów do takich ataków. I właśnie w związku z tym wydaje mi się dzisiaj, bo my widzimy te obrazy, widzimy co się dzieje już na polskich ulicach, docieramy też do takich materiałów i wydaje mi się, że sugerowanie tutaj, że my pytając, pokazując te obrazy, stawiając te trudne pytania i żądając od polskiego rządu konkretów, manipulujemy, bo taki zarzut padł. Wydaje mi się, że to jest właśnie manipulacja, bo kiedy jak nie teraz mamy o tym rozmawiać? Kiedy jak nie w domu i gdzie jak nie w domu wolnego słowa? Czy 40 sekund dla pana? Pani redaktor, tutaj pan profesor powiedział o tym, że przedstawianie jego wizerunku na tle tej osoby, która wymachiwała maczetą, to jest manipulacja. Więc ja bardzo proszę, można tutaj puścić tę osobę i będę mógł powiedzieć śmiało i wyraźnie, że dzięki rządom prawa i Sprawiedliwości Polacy czuli się bezpiecznie, że tak długo jak my rządziliśmy, nie było takich obrazków, nie było takich ludzi, którzy wymachiwali maczetami, którzy grozili mieszkańcom Polski, ze względu na to, że po pierwsze, nie przyjęliśmy paktu migracyjnego. Pan profesor powiedział tutaj o tym, że to nie jest przymusowe, tylko to jest solidarne. To tak, jakbym ja dzisiaj powiedział, że nie jest przymusowe chodzenie przez pasy na zielonym świetle, to jest dobrowolne. Każdy może sobie chodzić jak chce, najwyżej będzie musiał zapłacić mandat. Nie, no to wtedy mamy przymus, musimy chodzić na zielonym świetle. Inaczej musimy płacić. Co to, jest za co? co to jest za solidarność, kiedy trzeba płacić za coś? No, solidarność jest wtedy, kiedy ja z dobrego serca dałbym, podałbym panu kubek, a nie kiedy pan by do mnie powiedział, że jak mi pan nie poda kubka, to będzie musiał pan zapłacić 100 zł. I nie a chciałam przerywać tego logicznego wywodu, ale niestety czas się skończył. 40 sekund dla pana. Panie Pośle, pani redaktor, drodzy widzowie, to jest tak, że Polska zawetowała pakt migracyjny. To jest jasne dla wszystkich, te, ra, łącznie z Węgrami. Mechanizm ten, który, tak, mechanizm ten, który jest w Unii Europejskiej, powoduje, że większościowo została przegłosowana. Następnie było to wyraźnie powiedziane przez z ust Donalda Tuska, Polska nie będzie zmuszona do przyjmowania uchodźców. To są fakty. Tymczasem państwo manipulują emocjami ludzi, zestawiając te obrazy. Oczywiście jest nie, jest nie do pogodzenia, a więc żeby taka osoba w taki sposób się zachowywała jak państwo pokazywali i od tego są służby państwa żeby uniemożliwiać działanie takie właśnie jednocześnie państwo grając na emocjach próbują budować strach Nienawiść, to są te elementy, którymi państwo po prostu grają, cynicznie grają politycy. koniec czasu. Jeśli mógłbym sekundy, nie ma teraz czasu. sekundę. Nie, to nie w ma... czwartej rundzie o, muszę być sprawiedliwa, Dokładnie, proszę państwa, a jeżeli mówimy y, o emocjach, to nie rozumiem też, o, o jakich emocjach mówimy, bo my tutaj, proszę państwa, o faktach mówimy. Pokazujemy konkretne filmy, konkretne dane, konkretne interpelacje i ustalenia dziennikarskie, i tak do końca tego programu na pewno będzie to wyglądało. Przechodzimy do rundy trzeciej. A w trzeciej rundzie, proszę Państwa, rozmawiać będziemy o sabotażu gospodarczym w spółkach energetycznych, a to oczywiście pokłosiem jest ostatniej wypowiedzi Marka Sawickiego. Posłuchajmy najpierw tej wypowiedzi. Wy rządzicie. Kto jest za to odpowiedzialny? Pani minister Pełczyńska-Nałęcz, pan minister Siekierski, pani minister Henik-Loska? Kto? Otóż, panie dyrektorze, imiennie nie będę mówił. Odpowiedzialny jest cały rząd i oczekuję tu reakcji pana premiera Donalda Tuska, ale oczekuję także reakcji ministra Siemoniaka, bo uważam, że w polskich spółkach energetycznych. Mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, na rzecz produkcji biometanu. Pan wie, że... co pan powiedział? sabotażem? Tak. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Na czym ten sabotaż chciałbym, polega? Chciałbym, żeby sprawdziły to e, służby bezpieczeństwa państwa polskiego, bo mam wrażenie, że projekty, które były przygotowywane w Orlenie, a było ich ponad 80, na finału nie znalazły. I tak Marek Sawicki, proszę Państwa, ostrzega w kwestii biogazowni. Chodzi dokładnie ja tutaj, tylko dodam, żebyśmy mieli pełną jasność. Chodzi o to, że zagraniczna konkurencja wykupuje u nas biosubstrat do produkcji biometanu. O to panu Markowi Sawickiemu chodziło, jest to członek PSL-u, a wiemy, że PSL jest członkiem ważną tutaj częścią tego rządu. I pytanie do przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, jak pan się do tych bardzo mocnych słów odnosi, bo Marek Sawicki bardzo poważną minę miał mówiąc o tym, czy to powinno nas niepokoić i jak to świadczy o stanie tej koalicji? Ja myślę, że pan marszałek senior Sawicki, oczywiście mając wątpliwości, powinien w pierwszej kolejności, to jest moje prywatne zdanie, wyrazić się w stosunku do swojego przełożonego wicepremiera Kośniaka Kamysza. Myślę, że powinien do niego się zwrócić i przedyskutować to wewnętrznie. Ja oczywiście widziałem także jego wystąpienie wczoraj na Sejmie. I uważam, że ceniąc doświadczenie, wiedzę pana marszałka, życzyłbym sobie, żeby takie kwestie były, po pierwsze wyjaśniane wewnętrznie, po drugie, żeby one oczywiście, tak jak pan sugeruje, tej marszałek, były zbadane przez służby państwa. Ale ja Państwu powiem o innej rzeczy, którą należało dyskutować. Zarządów prawa i sprawiedliwości decyzją obajtka z błogosławieństwem tutaj Kaczyńskiego, Sasina i Morawieckiego zostały sprzedane no loto został sprzedany tutaj Saudi Aramco. Tymczasem teraz się dowiadujemy, że właśnie Saudi Aramco będzie chciało wykupywać około 4000 stacji benzynowych w Polsce. To jest połowa stacji istniejących w naszym kraju, jednocześnie zobowiązując tych, którzy będą kupowali do zakupywania benzyny właśnie od Saudi Aramco. Tymczasem to są pieniądze, które sprzedaliśmy. Znaczy to są Nasze dobro narodowe, które sprzedaliśmy Saudi Aramkuł, a oni z zysku teraz będą wykupywali to, co jest w Polsce, a więc polski kapitał. Jeżeli mówimy tutaj o przejmowaniu czegoś przez kapitał zagraniczny, to dokładnie Lotos jest tego najlepszym przykładem. Już wtedy alarmowaliśmy bardzo wyraźnie, że ta sprzedaż Lotosu była po zaniżonej cenie, po tym, że to jest no, coś, co powinno być o wiele wyżej wycenione. Tymczasem oni teraz z tego zysku, który wypracowali, z... Sfinansują sobie zakup po prostu połowy polskich stacji benzynowych. No gratuluję, Panie Pośle. Myślę, że zjednoczona prawica powinna to nam wyjaśnić wszystkim Pan po poseł się uśmiecha, zaraz oddam głos, ale jeszcze tylko chcę dopytać, bo widzi pan, nie przerywałam tym razem, mm. ale patrzyłam na zegarek. No w 30 sekundzie uciekł pan od tego tematu, więc ja pozwoli pan jeszcze krótko wrócę, jeżeli okazałoby się, że to pan Marszałek Sawicki ma rację i faktycznie zadaje te pytania i alarmował i premiera, i odpowiedniego ministra, i nie ma reakcji z tej drugiej strony, to o czym by to świadczyło krótko. Proszę. Bardzo krótko ja uważam, że takie kwestie muszą być wyjaśnione. No Pan y, Marszałek Sawicki wyartykułował swoje wątpliwości wynikające z jego wiedzy i doświadczenia. Ja takiej wiedzy na temat biogazowni wybaczy, pani rektor, nie posiadam, więc nie mogę się tutaj fachowo powiedzieć, ale jeżeli te, są takie wątpliwości, one powinny być wyjaśnione w relacji pomiędzy marszałkiem a odpowiedzialnym za to jego przełożonym, czy to partyjnym, czy rządowym, tutaj panem y, wicepremierem Kośniakiem Kamyszem i myślę, że to powinno być wyjaśnione. I przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan poseł patrzy na tę sprawę, to jest bardzo poważne. Kwestia to po pierwsze, jak pan ocenia samą wypowiedź? Co może mieć na myśli pan Marek Sawicki? No, mówi wprost o sabotażu gospodarczym. Jesteśmy w trudnej sytuacji ze względu na to, co dzieje się na Wschodzie, a tutaj takie mocne słowa padają. I drugie pytanie, jak sobie dalej ta koalicja wyobraża funkcjonowanie, bo to jest kolejny kamyczek do ogródka. Pani redaktor, jeśli pan, pan marszałek Sawicki mówi o tym publicznie już, a wcześniej zwracał się do ministra Siemoniaka o zbadanie tej sprawy, to widocznie nie można tego było zrobić wewnętrznie, bo wewnętrznie nic nie zostało zrobione, i jak te projekty nie były kontynuowane, nie były realizowane, tak nadal nic się w tym zakresie nie dzieje. więc widocznie zdesperowany i zatroskany o los Polski musiał to powiedzieć publicznie, żebyśmy między innymi w tym miejscu mogli o tym bardzo istotnym temacie porozmawiać. Tutaj pan, pan radny, kiedy mówił o temacie, że ze względu na sprzedaż części rafinerii Lotosu i części tak. stacji benzynowych, tak. bo to tylko część, Orlen, co do zasady połączył się, doszło do fuzji Orlenu z tak. Lotosem um, i że dzięki temu Saudi Aramco dorobiło się. no panie, panie radny, ja widziałem wtedy uśmiech na pana twarzy, mam wrażenie z tego względu, że pan wie, że Saudi Aramco to jest jedna z największych firm na świecie, o ile nie największa. Ale oni naprawdę nie dorobili zaniżona. się, oni naprawdę, proszę, nie, nie, mam nadzieję, że będę miał więcej czasu ze względu na przerywanie, oni naprawdę <laughs> nie musieli się dorabiać ze względu na Lotos. Wręcz przeciwnie, stałe dostawy ropy naftowej są bardzo korzystne e, dla polskiej gospodarki i, i, i ta stałość jest niezmierna. Nieistotna. Zresztą zwróćmy uwagę na to, jak funkcjonuje w tym momencie Orlen, a jak funkcjonował zarządów prawa i sprawiedliwości, bo w pierwszym kwartale roku 2024 w relacji do pierwszego kwartału roku 2023 zysk Orlenu jest mniejszy o około 7 miliardów złotych. 7 miliardów złotych. I jeśli ktoś myśli, no to pewnie mniej, mniejsze zyski były na konsumentach, na ludziach, którzy jeżdżą po polskich drogach, to tylko tę jedną danę pragnę, pragnę przytoczyć, że w roku w 2023 w pierwszym kwartale zysk z detalu, czyli sprzedaży na stacjach benzynowych paliwa wyniósł 233 miliony złotych, a w roku 2024 w pierwszym kwartale był ponad dwukrotnie większy i wyniósł 511 milionów złotych. Kropkę poproszę ludzi, którzy kupują paliwo na odrakach. Zapowiadałam, a proszę paliwa Państwa, nie ma powodów, dzisiaj PiS kontra koalicja obywatelska, zapowiadałam krwawą bitwę, i faktycznie są emocje. Przechodzimy do rundy czwartej, proszę Państwa. Nie ma odwodu. A w rundzie czwartej to jest właśnie ten czas na zadawanie sobie pytań wzajemnie. I ponieważ emocji było sporo, to podejrzewam, że pytań będzie dzisiaj także więcej. Patrzę na swoje notatki. Poprzednio zaczynał przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, to teraz przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy zadaje pytanie. Bardzo proszę. To może ja zadam tutaj panu profesorowi pytanie, patrząc szczególnie, że widzieliśmy ten filmik, na którym w roku 2021 nielegalni migranci, którzy koczowali na naszej granicy, którzy atakowali naszą granicę, byli instruowani do do tego, żeby atakować funkcjonariuszy Straży Granicznej? Czy zgadza się pan ze słowami Donalda Tuska, który powiedział, że to są biedni ludzie szukający swojego miejsca na ziemi? Czy zgadza pan się ze stwierdzeniem, że to, co robimy, robiliśmy jako rząd jest ohydne, że budowaliśmy mur, potem płot i jak powiedział pan Donald Tusk, jeszcze może pod prąd elektryczny to podpiąć? Czy widząc ten filmik, zgadza się pan z Donaldem Tuskiem, że tam to byli biedni ludzie szukający miejsca na ziemi? Czy zgadza się pan z politykami Platformy Obywatelskiej, którzy biegali po granicy mówiąc, że tam są kobiety z dziećmi. A minister Kamiński bardzo wyraźnie mówił, że tam są ludzie, którzy są wysłani przez rosyjskie i białoruskie służby. Czy zgadza się pan z Donaldem Tuskiem? Czy on wtedy kłamał bezczelnie dla politycznych korzyści? I 40 sekund dla pana profesora. Dajmy odpowiedzieć. Zegar, czas, start. Szanowni państwo, kwestia migracji jest oczywiście kwestią bardzo drażliwą i kwestią bardzo delikatną. Dlatego, bo mamy do czynienia z jednej strony z bezpieczeństwem państwa, z drugiej strony mamy do czynienia także z pewnie z jednostkowymi osobami, które przeżywają jakieś dramaty, uciekającymi przed wojną prześladowaniami. Są to osoby nie przyjeżdżające z państw bezpiecznych, państw ogarniętych wojną. Prawo azylu przysługuje każdemu człowiekowi. Ono jest zapisane w, w umowach międzynarodowych i w prawie międzynarodowym. Tymczasem państwo chcieliby zrobić z każdego, kto poszukuje ucieczki przed wojną, przestępcę, mordercę i tak dalej. Oczywiście, zadaniem rządu i państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa Polaków. Ta granica musi być granicą szczelną, ta granica musi być granicą nie dopuszczającą do przekraczania jej przez osoby, które dopuszczają się łamania prawa, a prawo do złożenia wniosku o azyl przysługuje każdemu człowiekowi na całym świecie. I teraz oddech dla pana profesora, bo to pan zadaje pytania. Ja tylko dodam, jeżeli mówimy o takim podejściu fair do tego tematu, to tylko zaznaczę, że w pakcie migracyjnym no, nie uwzględniono tych uchodźców z Ukrainy, którym my, proszę Mówiliście. państwa, nie, no pomagaliśmy. Pani, I to też o nie, myślę, że pani Jura, co pani no nie, ale Jura, pani wam też trzeba... Nie. Ale teraz pan wielokrotnie, zadaje pytanie. Bardzo sam proszę. o tym wspominałem. Pani komisarz do spraw wewnętrznych podkreślała wielokrotnie, że uchodźcy, którzy zostali przyjęci w Polsce z Ukrainy, będą uwzględnieni w tym mechanizmie Solidarności. Nie, no bądźmy poważni. Nie, nie słucha. Pani, pani, pani komisarz Jurowej, która mówi, że będzie no, do pani nie, odwrotnie. Bardzo, Dobrze, proszę państwa. No, no, teraz to, to Marcin Gołaszewski zadaje pytanie. Bardzo proszę. Więc trudno jest mi zadać pytanie, jak i pani redaktor tutaj i pan poseł. Trzeci raz proszę, żeby zadał pan pytanie. Stawia się tutaj pan w roli ofiary. Proszę zadać Pytanie. Mnie atakować, pani rektor. Proszę Zadam pytanie. pytanie. Panie pośle, jest pan przedstawicielem młodego pokolenia w Prawie i Sprawiedliwości. Mamy wypowiedzi posłów, przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, które ujmują no, godności w ogóle sprawowanych funkcji, jakie były. To były wypowiedzi dotyczące oczywiście szmaty unijnej. Jesteśmy krótko po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mamy osoby, które de facto mówią, że to jest dojna krowa, że to jest bankomat. Jak pan się do tego odniesie? Bo dla mnie Unia Europejska jest formacją wartości. Przede wszystkim wartości, które umożliwiają nam swobodne przemieszczanie się, studiowanie. Podejmowanie pracy, także wymianę kulturową. Jako przedstawiciel środowiska akademickiego mogę, muszę powiedzieć z przekonaniem, że to jest jedna ze zdobyczy polskiej demokracji, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Tymczasem to z pańskiego obozu tak obraźliwe słowa patają w stosunku do Unii Europejskiej. Jak pan, jako młody człowiek, który pewnie korzystał właśnie z dobrodziejstw Unii Europejskiej, Erasmusa i innych stypendiów, jak pan może to skomentować? W przeciwieństwie do y, Pana Profesora ja chociaż, ja znajdę czas, żeby odpowiedzieć na pytanie, bo Pan Profesor nawet sekundy nie znalazł, żeby odpowiedzieć na moje pytanie. Ja powiem tak, to, że znajdujemy się w Unii Europejskiej to bardzo dobrze, y, tylko, że musimy być eurorealistami. Nie euroentuzjastami, nie eurosceptykami, tylko eurorealistami. Naszym obowiązkiem jako klasy politycznej jest robienie wszystko, aby Polska była tym krajem, który rozwija się możliwie jak najlepiej w Unii Europejskiej. Naszym celem jest zabieganie o interesy Polski, a nie o interesy Niemiec. Naszym y, interesem jest to, aby Polska nie musiała przyjmować nielegalnych imigrantów. Pan profesor powiedział o tym, że Unia Europejska to przede wszystkim Unia Wartości. Tak. Wręcz przy... tak, panie profesorze, tylko proszę przypomnieć, na jakich wartościach ta Unia Europejska została zbudowana: na wartościach chrześcijańskich, na wartościach katolickich. A dziś, chociażby w Warszawie i zgodnie z tą kropka, tendencją, poproszę. która jest w Unii Europejskiej, wyprowadza się krzyże z urzędów, a Unia Europejska zmierza całkowicie w odwrotnym kierunku niż ten, kropka, który Kropka, 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 dyscyplina czasowa. Pan poseł myśli nad kolejnym pytaniem, bo mamy szansę. Jeszcze na jedną rundę, a ja tylko dopytam w międzyczasie jeszcze tutaj pana profesora, bo zadał pan konkretne pytanie, za co też tak. dziękuję, ale czy to samo pytanie mogłoby być z pana ust skierowane w stronę pana ministra Kołodziejczaka, bo pamiętamy co on mówił o Unii, pamiętamy ale jak tą flagę Unii. Panie dyrektorze, moje przekonania co do wspólnoty są jednoznaczne i myślę, że one wynikają także ja tylko z doświadczeń. W w myślę, też pan że do każdej pyta. osoby mógłbym skierować to samo pytanie, bo uważam, że Unia Europejska jest gwarantem naszego dobrobytu. Także jak spojrzymy sobie na przestrzeni ostatnich lat 2004-2024, widzimy jak zmieniły się realia Okej, okay, to gospodarki. mamy jasność. Pytanie zadaje przedstawiciel PiS-u. Minęło pół roku od, od rozpoczęcia rządów przez rząd Donalda Tuska, zapowiadał wcześniej 100 konkretów na 100 dni. Oczywiście wszyscy od samego początku wiedzieliśmy, że to jest jedna wielka farsa, że to nie będzie zrealizowane. Cała masa koalicjantów pana, pana obecnej koalicji również podejmowała całą masę obietnic, chociażby akademiki za złotówkę, czterodniowy tydzień pracy. I ja mam pytanie, który ze 100 konkretów, który nie został zrealizowany jest pana ulubionym konkretem i niech pan powie, dlaczego to nie Zostało zrealizowane w przeciągu studni. Czy Donald Tusk bezczelnie kłamał, wiedząc, że to nie zostanie zrealizowane, bo musiał mieć pewną świadomość? Bo ja nie oceniam, nie uważam, że pan Donald Tusk jest osobą y, o niskim poziomie inteligencji, żeby tego nie zrozumieć. Czy kłamał bezczelnie, wiedząc, że tego nie zrobi? Czy jednak, Dobrze, czy, jednak uważa, czy jednak uważał, że ludzie dadzą się na to nabrać? wielokrotnie złożone ale pytanie, państwo, 40 sekund e, dla pana. No jak byłem tutaj z panią e, europosłanką Głosiewską, to samo pytanie prawie padło, a więc państwo używają takich fraz, które są chyba w przekazie takich dniowym, Beszczelne kłamstwa, bezczelnie kłamie. Dobrze, Pani Gosiewska mówiła, kłamie rano, w południe i wieczorem, to jest chyba o, Państwa dobrze. przekaz. Bardzo dobrze to powiedziała. To ja powiem bardzo wyraźnie panu tak, audyt, który jest robiony państwa po rządach po prostu pisu, które były rządami złodziejstwa, rządami, które e, trzeba pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które dopuściły się tego. Pan Kamiński i pan Wąsik zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi. Proszę Oni odpowiedzieć zostali na pociągnięci do odpowiedzialności. Są oczywiście elementy tego programu, tych stu konkretów, które nie dało się zrealizować. E, biorąc pod Uwagę perspektywy państwa, jakie są. Jeżeli odpowiedzialnie podchodzimy do Polski, jakiejś naszej wspólnej ojczyzny, nie możemy zrealizować wszystkiego, bo rozsadzilibyśmy po prostu to, budżet Ale to państwa. po co obiecywać? Dodajmy jeszcze 10 sekund. Dobrze, to w takim razie po co składać tobie? To ale I były który jest składane ulubiony? deklaracje ze strony zarówno pana premiera e, Tuska, jak i ze strony e, innych koalicjantów, które oczywiście były e, obietnicami koalicyjnymi. Teraz e, trzeba dotrzeć to wszystko, żeby można było zrobić to, co jest najważniejsze. Ja, będąc nauczycielem, i mówię to w imieniu całej grupy nauczycieli, zarówno szkół, jak i e, akademików e, e, poziomu akademickiego, została zrealizowana obietnica Pana tej ogromnej grupie, rzeszy ludzi pracujących bardzo Akademii często Zawodów, na granicy. Nie, nie, nie mówię tutaj A, o no pensjach nie, nauczycieli. Mówię o pensjach tego nauczycieli. Nasza grupa zawodowa została po wielu latach e, doceniona. Tak, doceniona, bo zarabiamy w sposób e, lepszy niż dotychczas to bo teraz było. proponujecie 4% za zawieszki? państwa, za państwa rządów nauczyciele zarabiali na granicy Nie są te podwyżki, tak, podwyżki Panie Profesorze, nie wiem, pan jak sprawę. wiemy tak wysokie, jakie obiecywamy. No, cała budżetówka też no, jakby czuje się chyba dzisiaj lekko oszukana, a nauczyciele, z którymi ja na przykład rozmawiam, też mówią, że liczyli jednak. Na wyższy pułap tych podwyżek, więc pewnie jest tak, że gdzie nie przytknąć ucha, tam trochę inne argumenty się słyszy, ale jak widać, proszę Państwa, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a dziś moi goście siedzą i po prawej stronie, i po lewej stronie. Ostra bitwa za nami. W studiu razem ze mną Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwości, Marcin Dziękuję Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Było Dziękuję gorąco, to bardzo. Państwo wyciągają wnioski, kto wyszedł z tej bitwy z tarczą, a kto na tarczy, to już Państwo decydują sami. Monika Borkowska, Pamiętam się Państwu nisko. Do zobaczenia w poniedziałek.